Cześć, nazywam się Dagmara Pakulska i mam się ogromną przyjemność opowiedzieć Wam o profilach firmowych i o profilach osobistych i o nowościach i nowych możliwościach, które pojawiły się niedawno na LinkedInie. Czyli mówiąc wprost, zrobię Wam dzisiaj to, z czego na LinkedInie chyba po trochu słynę, a mianowicie zrobimy sobie taką małą niby prasówkę. Zacznijmy od tego, że LinkedIn, jak każde medium społecznościowe, zmienia się i ewoluuje w czasie, wzbogacając się o nowe cele do zrealizowania czy nowe narzędzia, z których warto byłoby korzystać. Problem jednak polega na tym, że LinkedIn nie mówi nam o tym, co nowego wprowadza na platformę. W istocie jest tak, że często my te funkcje po prostu napotykamy w trakcie naszych działań w serwisie, no i zaskakujemy się tym, co to tak naprawdę jest i w jakim celu możemy tego użyć. Można by było trochę z przymrużeniem oka powiedzieć, że jeżeli chce się być na bieżąco ze wszystkimi zmianami, które wewnątrz tej platformy społecznościowej się pojawiają, mamy w zasadzie dwie możliwości. Pierwsza możliwość, długa, żmudna i mozolna, trzeba godzinami przeglądać internety, zaglądać na oficjalnego bloga LinkedIna, w tym dla bloga dla inżynierów, i tam dowiadywać się, co tam w trawie piszczy i co nowego wprowadza lub zaraz ten LinkedIn zamierza wprowadzić na swoje salony. Natomiast jest jeszcze druga opcja i tą opcję Wam ściśle rekomenduję, a mianowicie wystarczy posłuchać uważnie tej prezentacji, żeby być na bieżąco z tym, co już możecie wykorzystywać wewnątrz tej platformy i co pomoże Wam na LinkedInie realizować Wasze zawodowe cele. I zaczniemy sobie od takiej zmiany, która jest zmianą chyba największą i najbardziej interesującą, a mianowicie od zmiany algorytmu LinkedIna. Jak pewnie doskonale wiecie, media społecznościowe mają to do siebie, że od tego, czyje treści nam się wyświetlą i komu wyświetlą się nasze, zależy decyzja robotów, które właśnie są takim trochę rzymskim cesarzem i mówią, co jest spoko, a co nie, co warto pokazywać dalej, a czyje wyświetlenia warto ukrócić. I jeżeli zastanawiacie się, czemu algorytmy mediów społecznościowych się zmieniają, czyli cały czas ewoluują, nie stoją w miejscu, no to za decyzją LinkedIna, która w czerwcu sprawiła, że trochę nam się tutaj nowych niuansów wkradło, stoją w zasadzie trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest wzrost udostępnianych treści rok do roku. Po prostu na platformie zaczyna dziać się więcej. Coraz więcej osób ośmiela się być twórcami i dzielić się tutaj swoją wiedzą, swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Mamy też wzrost zaangażowania, a konkretnie wzrost liczby przeglądanych treści. Czyli nie tylko twórców mamy więcej, ale również ludzi, którzy te treści chcą konsumować, co potwierdza jeszcze trzecia statystyka, która mówi, nomen omen, że trzech nowych użytkowników dołączy do LinkedIna co sekundę. I gdybyśmy chcieli to sobie jakoś podsumować i spiąć w jedną całość, motywatorem do dokonania kolejnych zmian w algorytmie LinkedIna było po prostu to, że ta platforma cały czas rośnie. Wzbogaca się o nowe treści, wzbogaca się o nowych użytkowników i mówiąc wprost, w feedzie robi się nam tłoczno. Ten LinkedIn musi starać się jeszcze lepiej dobierać pod nas treści, jeszcze lepiej selekcjonować tematy, które mogą nam się podobać, po to, by zatrzymać nas na platformie jak najdłużej. I pewnie już wiecie, bo to nie jest pierwsza edycja LinkedIn Local Virtual, że ten algorytm składa się z kilku ważnych elementów i z kilku sygnałów rankingowych, więc tutaj tej wiedzy nie będziemy powielać. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, co takiego teraz się zmieniło i na co warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim już nie tylko content na LinkedInie jest królem, ale content ekspercki wjedzie tutaj totalnie prym. I co to dla Was oznacza w praktyce i jak LinkedIn ocenia, czy Wasza treść jest treścią ekspercką, czy też niekoniecznie. Przede wszystkim bierze on pod uwagę, czy treści, tematy, które wy poruszacie w swoich publikacjach, są zgodne z informacjami, które podaliście na swoim profilu. Więc mówiąc zupełnie serio, jeżeli nigdy wcześniej z waszego LinkedInowego profilu nie wynikało, że na przykład zajmujecie się geologią, a teraz was olśniło i publikujecie na ten temat post właśnie na łamach tego portalu społecznościowego, no to LinkedIn może pomyśleć, że coś tu raczej nie gra, że może chcecie pozycjonować się na specjalistę lub eksperta w temacie, na którym się de facto wcale nie znacie, i to może skutkować obcięciem zasięgu waszych postów. Więc na LinkedInie dobrze jest być po prostu konsekwentnym, a jeżeli coś się zmienia w waszej ścieżce kariery, w ślad za tym powinny być też zawsze aktualizacje profilu, żeby LinkedIn uważał, że nasza obecność, ta holistyczna obecność wewnątrz serwisu jest po prostu ze sobą spójna.
Druga rzecz, którą będzie brał serwis pod uwagę, decydując o tym, czy nasz content jest contentem eksperckim, czy też nie, no to oczywiście zaangażowanie, które dzieje się pod naszymi postami. I tu musicie pamiętać o tym, że to zaangażowanie ma pewną hierarchię. Dla LinkedIna zawsze najważniejsze są komentarze, na drugim miejscu polecenia, a na trzecim udostępnienia. I w przypadku komentarzy pamiętajmy o tym, że na jakości zyskują komentarze długie, bardziej rozbudowane. No i dodatkowo LinkedIn promuje sytuację, w której my odpowiadamy na komentarze innych użytkowników, czyli realnie wchodzimy z nimi w dyskusję, realnie prowadzimy z nimi konwersacje. Jeżeli chodzi o polubienia, czyli wszystkie reakcje na LinkedInie, tutaj trzeba wiedzieć tylko, że one wszystkie mają dokładnie tę samą wartość. Czyli nie jest tak, że kciuk w górę jest bardziej wartościowy niż serduszko lub odwrotnie. One wszystkie przez algorytm oceniane są identycznie. Natomiast trzecia rzecz, która jest najniżej w hierarchii, ale wciąż jest ważna i można z niej korzystać, czyli udostępnienia, ma wartość jedynie wtedy, gdy dodajemy do niego swoje 3 grosze. Czyli nie klikamy samego udostępnij, bo to w zasadzie nic nie robi, tylko zawsze coś nad tym udostępnieniem nadpisujemy, dzięki czemu jest ciekawsze i bardziej atrakcyjne z perspektywy użytkowników. To, co może też sprawić, że my to zaangażowanie zyskamy na LinkedInie, to oczywiście dbałość o eye-catchery. Czyli jeżeli tworzymy publikacje, to dzielimy je na akapity. Wzbogacamy je o emoji, które przyciągają wzrok i akcentują wybrane elementy naszego tekstu. No i oczywiście dbamy o atrakcyjne załączniki, no bo w social mediach mamy średnio 2-3 sekundy na to, żeby przykuć czyjąś uwagę. Więc jeżeli te elementy naszej identyfikacji wizualnej są powtarzalne, no to wówczas zyskujemy szansę, że jeżeli ktoś już kiedyś coś naszego przeczytał i to mu się spodobało, to drugi raz widząc podobną, analogiczną grafikę, po prostu przy tej treści się zatrzyma. Dbajmy też o to, żeby nasze publikacje były wzbogacone o hasztagi, bo dzięki nim też LinkedIn szybciej łączy kropki i dowiaduje się, jaka jest kluczowa tematyka treści, którą my teraz dzielimy się ze swoją społecznością. Inni użytkownicy na LinkedInie mogą też obserwować wybrane hasztagi, które ich interesują, dzięki czemu my, gdy ich używamy, mamy szansę pokazać się tym odbiorcom, którzy nawet nie znajdują się w naszej sieci kontaktów. Więc pomimo tego, że te media społecznościowe ostatnio trochę z tymi hasztagami wariują, decydują o tym, czy się ich pozbywać, czy może dalej w nie inwestować, na LinkedInie na ten moment one wciąż mają wartość, więc jak najbardziej tak, tylko pamiętajcie, że hasztagi mogą być umieszczone w tekście wszędzie, nie tylko na końcu w formie takiego smutnego podsumowania. Jeżeli już jakiegoś słowa używaliście, które miał docelowo być hasztagiem gdzieś w innych miejscach tekstu, to po prostu dodajcie do niego krzyżyk, dzięki czemu zyskacie kolejny eye-catcher. No ale to już wiecie, że content ekspercki jest w tym momencie najlepszym zwycięzcą na LinkedInie, ale co jeszcze w tym algorytmie uległo zmianie? No na pewno to, że w tym momencie kontakty pierwszego stopnia są górą. LinkedIn zauważył, że użytkownicy serwisu chętniej wchodzą w interakcje z osobami i z publikacjami osób, które już znają. Nawet odnotował taki 10% wzrost tej materii. W związku z tym od teraz dużo częściej zobaczycie treści pochodzące od kontaktów pierwszego stopnia. I tu mam dla Was też taki mały tip. Jeżeli bardzo Wam zależy na tym, żeby konsumować publikacje z jakiejś strony firmowej, na przykład Waszej, albo zaprzyjaźnionej, albo konkurencyjnej, albo żeby czytać konkretnych specjalistów i ekspertów, no bo po prostu chcecie czerpać od nich wiedzę, to na ich profilach nie tylko można kliknąć w przycisk obserwuj, ale również zaznaczyć taką ikonkę dzwoneczka, która znajduje się tuż pod cover photo. Na profilach użytkowników indywidualnych samo kliknięcie dzwoneczka implikuje, że będziecie dostawać powiadomienia o absolutnie wszystkich publikacjach od tego człowieka. Natomiast na profilu firmowym poza dzwoneczkiem trzeba jeszcze zaznaczyć checkbox, że interesują Was wszystkie nowe publikacje. Dzięki temu spersonalizujecie swoje doświadczenie na LinkedInie i zadbacie o to, żeby było dla Was jak najbardziej wartościowe. A skoro o wartości już mowa, ostatnią z takich najważniejszych zmian w algorytmie jest to, że LinkedIn walczy ze spamerami i to walczy z tymi spamerami na grubo, w związku z czym możemy już śmiało ogłosić koniec wymuszania zaangażowania, grupek wsparcia, czyli grup wzajemnej adoracji, czy tutaj z przymrużeniem oka można to tak nazwać, koniec z nękaniem naszych współpracowników.
O co tutaj chodzi? LinkedIn jest bardzo uczulony na treści wiralowe, ale wiralowe w sposób wymuszony. Więc jeżeli my na przykład w treści naszej publikacji mówimy, że stworzyliśmy jakiś fajny raport i jeżeli chcecie ten raport, to należy w komentarzu zostawić informację chcę i nagle pod tym postem dzieje się 1500-1900 komentarzy w tym stylu, no to serwis łączy kropki. Wie, że coś tutaj jest ewidentnie nie tak, no i w takim najprostszym wymiarze po prostu ogranicza widoczność takiej publikacji. LinkedIn też doskonale wie, czy nagle w momencie po opublikowaniu naszego wpisu nie przybywa na niego pospolite ruszenie, które ten wpis wspiera swoimi lajeczkami. Tak często właśnie działały już wspomniane kółka wzajemnej adoracji czy grupy wsparcia, że przynależyliśmy do takiego grona i w momencie, w którym my tworzyliśmy jakiś post, dawaliśmy cynk pozostałym grupowiczom i oni jak na zawołanie przychodzili, najczęściej tylko lajkowali, niekiedy również komentowali naszą publikację. LinkedIn teraz wie, że tutaj coś nie gra. Jeżeli non-stop powtarzalna grupa osób w zbliżonym czasie coś robi pod naszym postem, to raczej jest to lekko podejrzane. Plus, tak na dobrą sprawę, już pomijając algorytm, tego typu działanie dla samych nas jest niekorzystne. No bo pomyślcie sami, że media społecznościowe zwracają uwagę na to, co nam się podoba, by w przyszłości serwować nam analogiczny content. Więc jeżeli należymy do takich grupek wsparcia i lajkujemy posty, czy komentujemy posty osób, które są w ogóle z innej planety niż my i treści, którymi się dzielą, to nie jest kompletnie nasza bajka, to w przyszłości będziemy częściej widzieć ich publikacje, czyli te, które nas w ogóle nigdy nie interesowały. Więc moim zdaniem nie tylko LinkedIn zadba o nasze lepsze doświadczenie w serwisie dzięki temu, że toczy tą walkę ze spamerami i ta walka jest naprawdę skuteczna, ale również sprawi, że wy jako użytkownicy będziecie mieli w ogóle szansę realizować tutaj swoje cele, bo wcześniej w takich grupkach będąc było to raczej niemożliwe. Ale zostawmy już algorytm, no bo ile można o tych algorytmach gadać, to nie jest jedyna zmiana, która w ostatnim czasie nastąpiła na LinkedInie, więc warto powiedzieć sobie o kolejnych, a kolejną z takich ciekawych nowości jest zmiana w analityce. Może nie jakaś bardzo duża zmiana, ale moim zdaniem istotna. Już od jakiegoś czasu na stronach firmowych mamy możliwość podglądania do 10 konkurentów, czyli możemy zweryfikować, jak tam oni się plasują pod względem treści organicznej, czyli czy dużo publikują i jakie to ma zaangażowanie, ale również możemy sprawdzić, jak my plasujemy się na tle tej konkurencji. Od niedawna LinkedIn na stronach firmowych pokazuje nam też również najlepsze posty naszych zdefiniowanych konkurentów, my sobie tych konkurentów możemy dobrać sami, z ostatnich 30 dni. Czyli nie tylko mamy informacje, kto na tym LinkedInie sobie radzi gorzej albo lepiej od nas, ale nawet mamy takie konkretne benchmarki, co na tych profilach konkurencji sprawia, że te posty podobają się odbiorcom. Zazwyczaj nasza konkurencja ma podobną grupę docelową co my, więc dzięki temu możemy sprawdzić, co działa na innym organizmie niż nasz bezpośrednio. No i być może czasami w pewien sposób się zainspirować. Analogiczną rzecz zyskaliśmy też na profilach prywatnych, czyli nie tylko możemy sobie podejrzeć w takim ogólnym wrażeniu, jak do tej pory performowały nasze publikacje, nasze posty, ale również możemy zobaczyć najlepsze z nich w wybranym okresie czasu. W przypadku stron firmowych, tak jak wspomniałam, możemy zobaczyć te z ostatnich 30 dni. Natomiast na profilach użytkowników indywidualnych to może być 7 dni, 14, 28, maksymalnie możemy cofnąć się aż rok wstecz, dzięki czemu zbadamy, co tak naprawdę w danym okresie czasu podobało się naszym odbiorcom, na jakie tematy warto stawiać w przyszłości, jakie formaty im się najbardziej podobają, po to, żeby tworzyć jeszcze lepszy content. A skoro o lepszych rozwiązaniach już mowa, warto wiedzieć, że strony firmowe, które do tej pory chcąc nie chcąc prowadziły trochę jednostronną komunikację, mogą już w pewien sposób konwersować ze swoimi odbiorcami, ponieważ niedawno na stronach firmowych pojawiła się możliwość wysyłania wiadomości prywatnych właśnie do company page na LinkedInie. W dodatku osoby, które mają uprawnienia administracyjne do strony firmowej, nie muszą szukać dedykowanej skrzynki odbiorczej, ponieważ z poziomu ich profilu prywatnego w ich inboxie prywatnym pojawi się osobna zakładka z nazwą strony firmowej, gdzie te wiadomości będą wpadały. Warto tylko wiedzieć, że te wiadomości mają swoje określone limity, a mianowicie najkrótszą wiadomość, jaką możemy wysłać do strony firmowej, zmieścimy w 25 znakach, ale maksymalnie do wykorzystania mamy 750.
W dodatku w skrzynce odbiorczej LinkedIna też nastąpiły pewne zmiany. Wiecie już, że LinkedIn chce promować kontakty pierwszego stopnia, czyli naszych znajomych, i dba o to, żeby te nowe relacje miały szansę rozkwitnąć i być pielęgnowane. Dlatego też od niedawna, jak wejdziecie do swojej skrzynki odbiorczej, macie sugestie ze strony LinkedIna, do kogo warto zagadać, do kogo warto wysłać wiadomość prywatną. Jeżeli LinkedIn służy też waszym celom biznesowym i na przykład są tu prowadzone jakieś pierwsze ustalenia albo jakieś rozmowy, które z punktu zawodowego są ważne i nie chcecie ich przegapić, trochę podobnie jak na Gmailu chociażby, możemy je ogwiazdkować. To też jest stosunkowa nowość w serwisie, dzięki czemu nawet jak taką wiadomość przeczytamy, to będzie ona nam tam po oczach waliła, że powinniśmy się nią jeszcze w przyszłości zainteresować. Chyba że jesteście takimi sklerotykami jak ja i jesteście ślepi na tą złotą gwiazdkę, to wtedy raz przeczytaną wiadomość można z powrotem oznaczyć jako nieprzeczytaną, dzięki czemu w waszym inboxie będzie bardziej widoczna i gdy jeszcze raz go otworzycie, to nie ma szans, żebyście taką jeszcze niezaopiekowaną wiadomość przegapili. Kolejną bardzo fajną nowością jest większa kontrola nad ustawieniami publikacji naszych postów. I to zarówno po stronie strony firmowej, jak i profili użytkowników indywidualnych. Już od dawna mogliśmy decydować o tym, kto może zobaczyć nasz post. W przypadku użytkowników indywidualnych opcje mieliśmy trzy. Każdy, tylko osoby z naszej sieci kontaktów, albo ludzie, czyli członkowie grup, do których my na LinkedInie należymy. Natomiast na stronie firmowej te kryteria są dwa, a mianowicie możemy znów targetować nasz post do wszystkich odbiorców na LinkedInie albo do konkretnej, doprecyzowanej grupy docelowej. Tam możemy na przykład wymienić, że mają to być osoby posługujące się konkretnym językiem, na konkretnych stanowiskach albo z konkretnej lokalizacji. Warto jednak przy tym wiedzieć, że przy tym targecie, który jest dla nas dostępny tylko na stronach firmowych, musi być spełniony jeden warunek. Czy jak sobie zawężamy grupę docelową, to wśród naszych obserwatorów musi być przynajmniej 300 osób, które te nasze warunki spełniają. Bez tego taki target nie może zostać ustawiony. No i miejcie też na uwadze, że jeżeli sobie targetujecie dany post, to on trafia tylko i wyłącznie do ludzi, którzy ten target spełniają. Nie są te posty widoczne dla pozostałych użytkowników LinkedIna. Więc teoretycznie na własne życzenie zawężamy ich wyświetlanie, ale z drugiej strony dbamy o to, żeby ten post dotarł do konkretnej grupy docelowej, na której nam najbardziej zależy. Natomiast swoistą nowością na LinkedInie jest to, że możemy też decydować, kto może komentować nasz wpis. Nie tylko widzieć, ale też zostawiać pod nim swoje 3 grosze. No i znów, z punktu widzenia strony firmowej możemy powiedzieć, że to mogą być wszyscy albo nikt. Natomiast z punktu widzenia profilu indywidualnego możemy tu powiedzieć, że to może być każdy, osoby spoza sieci kontaktów lub nikt, podobnie jak w przypadku strony firmowej. Bardzo mocno LinkedIn otwiera się też na influencer marketing w ostatnim czasie. Influencer marketing w B2B to są trochę jeszcze takie niezbadane wody w Polsce, ale już pierwsze kampanie i pierwsze działania mają miejsce i z tego też powodu na stronach firmowych i na profilach użytkowników indywidualnych, gdy tworzymy swoją publikację, czyli swój post, możemy oznaczyć, że jest to pewnego rodzaju współpraca w zakresie marki. Czyli nie tylko musimy dodawać hashtagi, które wymaga od nas UOKiK, ale również musimy teraz na LinkedInie zadeklarować, że to jest jakaś forma współpracy komercyjnej. Nieważne, czy to jest za opłatą, czy to jest jakiś barter, czy to jest za jakąś rekomendację. Tych opcji na LinkedInie jest bardzo dużo, ale za każdym razem, kiedy czerpiemy jakąś korzyść w wyniku opublikowania czyjejś treści, powinniśmy oznaczyć, że jest to treść sponsorowana. To, na co tygryski czekały bardzo długo na LinkedInie i jest, w końcu to mamy, no to też edycja obrazów. Lepiej późno niż później LinkedInie. No i słuchajcie, od tej pory znów, zarówno na company page'ach, jak i na profilach indywidualnych możemy edytować te grafiki, ustawiać ich proporcje, możemy nakładać na nich jakieś proste filtry, które sprawią, że będą one wyglądały zdecydowanie fajniej, ale ta funkcja, na którą chyba wszyscy czekaliśmy najmocniej, to wreszcie możliwość decydowania o kolejności wyświetlanych grafik. Czyli już koniec z wymyślaniem, jak to powinno się zrobić w naszym folderze na komputerze, aby one się wyświetliły w odpowiedniej kolejności. Teraz możemy to zrobić natywnie na LinkedInie, przesuwając grafiki w dowolny sposób, w górę, w dół, nadawać im konkretne numery. Pamiętajcie przy tym, że nasze grafiki wciąż mają możliwość tagowania innych osób, które się na nich znajdują,
jak również dodawania tekstów alternatywnych. To jest bardzo istotne, jeżeli chcecie być przy okazji człowiekiem lub marką przystępną dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, po to, żeby mogli lepiej zrozumieć, o czym była wasza publikacja. A gdy już jesteśmy przy temacie publikacji, jedną z takich największych bolączek jest brak pomysłu na content. No i tutaj całe na biało wchodzi LinkedIn po raz kolejny i na stronach firmowych, gdzie tą bolączkę zauważył zdecydowanie wyższą, podpowiada pomysły na publikacje. Te pomysły każdego dnia są inne, zazwyczaj są to 3 pomysły na każdą stronę firmową. Ja opiekuję się kilkunastoma, więc widzę, że one się faktycznie między sobą różnią i są dopasowane do konkretnej branży. Więc gdy w waszej głowie jest kompletna dziura, z tych pomysłów LinkedInowych można sobie śmiało skorzystać. Podobnie sytuacja ma się w przypadku postów. Zauważyłam już krążąc po niektórych stronach firmowych, czy wchodząc w interakcje pod publikacjami użytkowników indywidualnych, że LinkedIn stara nam się tutaj zasugerować, od czego możemy zacząć swój komentarz, jeżeli sami nie mamy na to pomysłu. Ale uwaga! Ta opcja pojawia się i znika, więc bardzo możliwe, że jeszcze teraz u siebie jej nie zobaczycie. Bardzo mocno też LinkedIn w ostatnim czasie, i to będzie trend, który zdecydowanie będzie nam wzrastał, stawia na employee advocacy. I już teraz z poziomu strony firmowej, jako na przykład administrator tej strony albo jako pracownik danej marki, możemy podejrzeć inne ciekawe publikacje ze strony naszych współpracowników, bo dzięki czemu będziemy trzymać rękę na pulsie tego, jak oni się komunikują, ale też będziemy inspirować się ich działaniami. Jeżeli nasi ambasadorzy marki nie umieją tworzyć treści, nie czują, że to jest dla nich, albo trawi ich taki potężny syndrom oszusta, może brakuje im pomysłów na publikację, pamiętajcie, że cały czas administratorzy strony firmowej mogą rekomendować posty swoim pracownikom, czyli takie szkice, szablony, z których oni mogą korzystać, a następnie w analityce w zakładce Employee Advocacy możemy podejrzeć, kto z tych naszych szablonów skorzystał i jak te posty performowały. Jeżeli chcecie pójść na tym LinkedInie jeszcze o krok dalej kontentowo i tworzyć swój biuletyn, to pamiętajcie, że od teraz tych biuletynów możecie mieć maksymalnie 5, czyli tak naprawdę jedna strona firmowa czy jeden użytkownik indywidualny może tworzyć biuletyny na bardzo różne tematy. W dodatku od niedawna te biuletyny mogą też być optymalizowane pod kątem SEO, bo właśnie takie dodatkowe zakładki nam się tam pojawiły. No i z takich nowości, które są również istotne i warto o nich wspomnieć, zanim każą mi ze sceny zejść, to na pewno tryb autora. Pamiętajcie, że użytkownicy indywidualni mogą sobie taki tryb włączyć, i według najnowszych bajerów, o które ten tryb został wzbogacony, możemy bardzo wysoko, bo już w pierwszym widoku na LinkedInie, podpiąć tutaj klikalny link, który w określony sposób nazwiemy, czyli damy mu jakieś wezwanie do działania. W moim przypadku jest to po prostu napisz do mnie, gdzie kieruję do swojego formularza kontaktowego, ale to może być u was coś innego związanego z waszym aktualnym celem. Czyli tworzycie raport branżowy, pobierz nasz najnowszy raport, robicie jakiś event, zarejestruj się na event, etc. Osoby w trybie autora mogą ponadto korzystać z dodatkowych bajerów takich jak biuletyny, pokoje audio, live'y. No i pamiętajcie, co bardzo ważne, gdy decydujemy się na włączenie trybu autora, przycisk na naszym profilu automatycznie z nawiąż kontakt zmienia się na obserwuj. I jeżeli zastanawiacie się po tym krótkim przeglądzie, czy to są już wszystkie nowości, które czekają nas na LinkedInie, odpowiedź brzmi: chyba nie. Bardzo możliwe, że którejś z tych nowości przeoczyłam, ponieważ LinkedIn nie wprowadza tych rzeczy jednocześnie u wszystkich użytkowników. Może być tak, że części z tych funkcji, które wam przed chwilą opisywałam, już widzieliście, ale również może być tak, że nigdy wcześniej nie zobaczyliście żadnej z tych rzeczy i to była dla was totalna nowość nowości. Pamiętajcie, że tak naprawdę najważniejszą rzeczą na LinkedInie jest cierpliwość. Ta funkcja prędzej czy później na waszym profilu się pojawi, tylko niektórzy muszą na nią po prostu nieco dłużej poczekać. No i na sam koniec warto wiedzieć, że wkrótce LinkedIn coraz bardziej będzie romansował ze sztuczną inteligencją, co będzie na pewno sporym ułatwieniem dla osób, które no właśnie mają te opory albo mają te trudności w tworzeniu treści. I w dodatku ta kolaboracja ze sztuczną inteligencją będzie wielopoziomowa. Ona będzie przejawiać się w tworzeniu promptów pod konkretne publikacje, pod kampanie reklamowe, pod rozmowy z kandydatami, jeżeli jesteśmy rekruterami, czy na przykład będzie się przejawiała również w wiadomościach prywatnych. A tymczasem, bo czas mi się skończył, pamiętajcie o tym, by sprawdzić to wszystko, co wam dzisiaj powiedziałam w praktyce, testować nowości i trzymać
rękę na pulsie zmian. Jeżeli Wam się nie chce w tym celu wertować internetów, to po prostu zaobserwujcie mnie na LinkedInie, bo ja z wielką przyjemnością będę Wam donosić o wszystkich nowościach, które w serwisie zauważę. Tyle ode mnie, bardzo Wam dziękuję za uwagę.